Ha, to jest ciężki do opisania punkt kolejny. Koniec świata, ultrawykładnicze zniszczenie. To też jest jako oparte o rzeczy, które czytałem. I tak związane z troską chyba o ten świat, i to jest coś, co jakby w moim mózgu powstało w odpowiedzi na to. Wydawało mi się, że tak jak żyjemy w czasach wykładniczego wzrostu, zarówno populacji, jak i produkowanych pieniędzy, jak i emisji CO2 i zniszczenia gatunków na tej Ziemi, to że to przyspieszenie się nie za. To była jakaś taka fantastyczna wizja, że w mojej bodaj trzeciej albo czwartej psychodzie ona wystąpiła, że to zniszczenie, że ten przyspieszenie czasu się jakby nie zatrzyma, że czas zacznie pędzić dużo szybciej. I w ogóle w owym czasie wydawało mi się, że już wszystko zniknęło, że nie ma Ziemi, bo czas przyspieszył tak bardzo. I w zasadzie nie wiedziałem wtedy, trudno mi wytłumaczyć sobie, kim ja jestem, skoro powinno już mnie nie być, bo wydawało mi się, że czas zaczął płynąć dużo szybciej niż nasza taka normalna percepcja. To był jeszcze środek nocy, po północy, byłem w ciemnym miejscu na górze. I byłem z jednym znajomym, który próbował mnie okiełznać wtedy. A mi się wydawało, że jest pora na tworzenie wszechświata od nowa. I przypisywałem temu znajomemu to, że on jest Bogiem. Ale był to straszny stan, bo był przepełniony strachem, a wręcz mój znajomy opisał to, że mam w sobie demona. Nie wątpię, że tak się zachowywałem, jakbym go właśnie miał. I po tym wszystkim trafiłem do szpitala. Ostatni raz, jak byłem w szpitalu psychiatrycznym. I to było chyba najcięższa moja hospitalizacja, kiedykolwiek była. Może opowiem o tym kiedyś. Sobie zapisałem jako ten objaw wytwórczy, to piekło szpitala i próby ucieczki. Faktycznie będąc wtedy zamknięty w tym szpitalu psychiatrycznym, będąc w zasadzie dotkliwie pobitym przez policję i zawiezionym tam w okropnym stanie, naprawdę miałem wrażenie, że jestem w piekle. A jeśli się ma wrażenie, że jest się w piekle, to jest się w piekle. I za wszelką cenę robiłem wszystko, próbowałem uciec. I byłem na tyle zdeterminowany, że na jednym z oddziałów tego szpitala, bardziej rygorystycznym, bo przez moje wybryki przenieśli mnie dwa piętra wyżej, z tego oddziału po prostu ja tam wybiłem drzwi z bara. I wszyscy się dziwili i musieli wstawiać drzwi z pieniędzy podatników. Przepraszam za to, podatników. Dobra, mniejsza o tą dygresję. Tu to coś, co określiłem jako błąd konstruktora. Że to jest takie bardzo nieprzyjemne uczucie życia, żeby nikt się nie znalazł w stanie takiego obwiniania siebie. Przychodziły do mnie myśli, w stylu zrobiłem coś złego, tego się już nie da cofnąć i ja muszę umrzeć, żeby to się naprawiło. I taka okropna myśl właśnie, że ja muszę zginąć, że inaczej ten świat nie będzie normalny, że ja nie należę już do tego świata. I to coś, co ja określam teraz jako takie potrzeby szatana, które są Powiedział. bardzo, bardzo destruktywne. Dalej, mam telepatię. No właśnie, i to właśnie coś, co można by przypisać do pojęcia głosy, ale to nie jest dokładnie tak, bo ja sobie w swojej głowie, w swoim umyśle fabrykowałem sobie rozmowy często z osobami, które nie żyły, albo z osobami, które jeszcze wtedy żyły, albo jak bardzo ważnymi jednostkami wpływowymi. Mi się wydawało, że z nimi mam jakiś niejaki kontakt umysłowy. No i tak wydawało mi się, że rozmawiałem z papieżem na przykład.
Kolejny punkt, poczucie czasu. Podczas psychozy tyle się wydarza, tyle trafia do nas informacji, jest to tak bardzo naszpikowane emocjami, zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi, jest wszystko bardzo skondensowane i to owocuje tym, że mamy poczucie, że czas, który minął, faktycznie był dużo dłuższy niż to trwało. Pamiętam, cała moja pierwsza psychoza to były 3 dni. W zasadzie to taki najgorszy stan, w którym mógłbym zamknąć całą tą psychozę, to były 3 doby. Podczas gdy ja miałem wrażenie, że ta psychoza się rozgrywała w ciągu 2 tygodni. Więc naprawdę poczucie czasu to jest coś, co ulatuje podczas stanu psychotycznego. Chociaż psychoza trwała 3 dni, a potem hospitalizacja 1,5 miesiąca, więc to też nie jest takie hop-siup. Jakby ta rekonwalescencja jest bardzo męcząca i nieprzyjemna. Teraz tak. Coś, czego chyba się najbardziej wstydzę w zasadzie w całej mojej psychozie, ale też nie mam sobie za złe, bo do końca nie kontrolowałem wtedy siebie, nie potrafiłem na to wpłynąć. I to są takie akty nieadekwatnej gniewności, jak napisałem, i agresji. Trochę przypisuję to temu podczas tej ostatniej hospitalizacji. Przypisuję to faktowi, że zostałem bardzo brutalnie potraktowany przez policję. W zasadzie dotkliwie pobity. Policja chyba trochę, moim zdaniem nawet bardzo, nadużyła swoich sił po prostu i nie potraktowała mnie profesjonalnie. Tak jak powinni to zrobić, tylko się na mnie wyżyli też, widząc po prostu słabszą jednostkę, na której mogą to zrobić, no nie? I potem właśnie będąc w tym szpitalu, miałem parę aktów takich agresji, chociaż sam szpital był bardzo nieprzyjemnym środowiskiem wtedy. Tam było dużo osób, które były cały czas agresywne. W momencie, kiedy przenieśli mnie na oddział ten ostrzejszy, tylko męski, pamiętam na przywitanie, wprowadzili mnie tam, podszedł do mnie jakiś taki chłopaczek i po prostu przywalił mi lutę w twarz. No więc, no to jest na przykład argument za tym, żeby nie trafiać do szpitali psychiatrycznych, jak tylko można. To jest bardzo nieprzyjemne środowisko. No i tam się zdarzyło w tym szpitalu, że kopnąłem moją panią doktor prowadzącą. Przepraszam, o ile kiedyś obejrzę ten filmik. Przepraszam bardzo serdecznie. Aha, tutaj jest coś takiego hardkorowego. Fizyczne wykrzywienie. Tutaj też zadam to pytanie sobie mojemu psychiatrze, bo podczas mojej pierwszej psychozy zdarzyło się coś takiego, że wręcz byłem tak jakby sparaliżowany przez tą chorobę, jakby trochę w padaczce i w momencie, jak mnie wieźli rodzice do szpitala, że to już był taki stan bardzo krytyczny, to ja miałem głowę odchyloną do tyłu i byłem w takim paraliżu jakby fizycznym wręcz, więc ta choroba umysłu, powiedzmy, ale obejmuje też jak najbardziej ciało. Umysł kontroluje to ciało. Te wszystkie objawy psychotyczne, jakie zdążyłem sobie przypomnieć. Chciałem jeszcze dodać na koniec, że to, co u mnie jakby wystąpiło samoistnie, u niektórych ludzi, którzy wpadają w psychozę czy w schizofrenię, jest to wywołane narkotykami. Często te objawy wytwórcze są porównywane do, nazwijmy to kolokwialnie, jazdy, jaką się ma po LSD, popularnie zwanego kwasem, ale też chciałem zauważyć, że mnóstwo innych narkotyków ma potencjał do wywołania stanu właśnie kryzysu psychicznego. Teraz 2 słowa o narkotykach i ich wpływie. Ogólnie jestem za legalizacją trawki, ale nigdy nie będę jej użytkownikiem, bo wiem, jak bardzo może źle na mnie wpłynąć. Odnośnie psychozy, żeby nawiązać tym tematem, to jak najbardziej trawka ma negatywny wpływ na osoby z zaburzeniami i potrafi wzmacniać zaburzenia psychotyczne, co jest już potwierdzone naukowo.
Chciałbym przestrzec przed dopalaczami, bo to jest największy syf, jaki można wpaść. Pewnie są łatwiej dostępne nieraz niż trawka. Niemniej wyobraźcie sobie, że mnóstwo osób, których spotkałem w szpitalu psychiatrycznym, właśnie wylądowała tam po zażyciu dopalaczy. Teraz tak, po tym wszystkim, co powiedziałem, mogłoby się wydawać, że coś takiego jak zdrowy rozsądek dla osoby psychicznie chorej nie istnieje. Jednak jest taki mechanizm, który ja bym powiedział, który też z mojego doświadczenia wiem, że on działa w taki sposób, że pozwalał mi ukryć diagnozę, pozwalał mi ukryć tę swoją psychozę na jakiś czas. Oczywiście tego bezkrytycyzmu nie ma, ale ja nazywam to, że jest coś takiego jak doza niepewności. Nie uzewnętrzniam swoich odczuć, mimo że te wszystkie fantazje, które we mnie powstały, mają jakąś relację z rzeczywistością. To większość z nich rozgrywało się wyłącznie w mojej głowie i tylko jakaś mała część ich była uzewnętrzniana. Także ja się z kimś podzieliłem tą fantazją, że ja tak odbieram świat. I to właśnie wszystko jest spowodowane tą właśnie, jak ja to określam, dozą niepewności, że na przykład podsłuchują mnie, no ale jeszcze nie jestem tak w 100% pewny, bo nie widziałem tych kamer albo nie zobaczyłem tych nagrań. Na tej zasadzie to jest, prawda, że więc tak bym powiedział, że w 95% nawet cała psychoza rozgrywa się w głowie pacjenta. I tak też było u mnie. Teraz tak, istnieje wiele mitów na temat brania leków. Te leki, które ja biorę i podejrzewam, że większość leków drugiej generacji, one nie uszkadzają mózgu. Oczywiście zmieniają chemię w mózgu, ale nie powodują fizycznych uszkodzeń. I niemniej podczas zaburzenia psychicznego te uszkodzenia w mózgu mogą powstać. Po prostu nieleczona psychoza może prowadzić do uszkodzeń regionów w mózgu. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, to żeby nie starać się izolować w swojej chorobie, czy w przeżywaniu, czy w procesie rehabilitacji, czy w procesie poleczeniu. Jest bardzo, bardzo wskazane, żeby się otworzyć na otoczenie. I będziecie zadziwieni po prostu, jak wielkie wsparcie można otrzymać od ludzi z zewnątrz. I no u mnie to miał u mnie ten wymiar wstydu, który przeżywałem pierwszy raz, jak wpadłem w chorobę, był nieprawdopodobny. A dzisiaj jestem w stanie o tym mówić z takim spokojem, z pokorą i właśnie to doświadczenie, które przeżyłem, mimo że, no mogę śmiało powiedzieć, zrujnowało moje życie. Trzy czy czterokrotnie przerywałem studia. Dużo planów życiowych, dużo rehabilitacji, wracania. Właśnie przesypiania mojego życia na dużych dawkach leków. No i bardzo ważnym czynnikiem, który potrafi tak położyć, powiedzmy, taki balsam na naszą psychozę, na nasze otwarte rany psychotyczne, nazwijmy to, jest wsparcie otoczenia. I tu zachęcam wszystkich, żeby się nie zamykać w tym świecie własnych fantazji i potem, z którego wynika, z tego poczucia, jak już nam przejdzie i wszystko ochłonie, najczęściej jest taki duży wstyd, taki wulkan wstydu, który każdy nam mówi, że kurczę, ale się skompromitowaliśmy, przecież kurczę, jestem psychicznie chory, jestem stracony w ogóle, kurczę, koniec mojego życia, właśnie nie, jak najbardziej nie, to nie jest koniec życia i trzeba zrobić po prostu wszystko, żeby to się nie powtórzyło. Teraz, tak jak niektórzy przypisują mi odwagę, to, że mówię o tym z taką łatwością, ale to trwało lata, i mam nadzieję, że dzięki temu, że usłyszycie to, że ktoś może tak mówić o swoich jazdach psychicznych w taki sposób, może sprawić,
Że dla was to już nie będą lata, tylko na przykład miesiące, albo że będziecie wiedzieli, że tak naprawdę to ten wstyd jakby pokrywa wasze ego, a wasze, żeby się za bardzo nie zapędzić w słowach, może tak prosto powiem, że wasza dusza tak naprawdę jest zdrowa. No w to wierzę bardzo mocno. Już podsumowując, chciałem powiedzieć, po co ja wam to wszystko mówię i tak szczegółowo opisuję te dość wstydliwe objawy. Po pierwsze, jest to dobre dla mnie, bo jak tak się uzewnętrzniam, jest to coś więcej niż ta oschła epikryza, którą dostałem przy każdym wyjściu z szpitala. I pozwala mi to na dystans i krytykę tego, co się wytworzyło w moim mózgu w tamtym czasie. No i też mi się wydaje, że to zwiększa prawdopodobieństwo, że to się więcej nie powtórzy, bo już zakwalifikowałem te wytwory jako coś, co było psychozą. Druga rzecz, robię to dla was. Właśnie, może dla osób, które są w jakimś jeszcze stanie przedpsychotycznym, powiedzmy to, że jak zauważają w sobie, jak zauważą w sobie podobne objawy, to będą wiedziały, że coś się dzieje. No i to, że coś się dzieje, ta wiedza jest niezbędna, żeby się uporać i w porę zadziałać w przypadku zaburzenia psychicznego. Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Jak wam się podobało, to tam skomentujcie czy kliknijcie łapkę. Zasubskrybujcie, chociaż nie wiem, czy będę tak regularnie publikował jakieś materiały. Niemniej przypominam jeszcze o blogu www.psychicznepojednanie.blogspot.com. No i trzymajcie się. Trzymajcie się zdrowo. Pozytywnie, ale nie wytwórczo.